Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o aktualizacji Snapchata, a na końcu informacja o koszulkach i konkursach, w których będziecie mogli je wygrać. Jeżeli nie wiesz, co to Snapchat, zazdroszczę ci świata, w którym żyjesz. Jest on nieskazitelny i pozbawiony głupot, a teraz chwila dla tych, którzy tego Snapa mają. Po ostatniej aktualizacji prawie każdy Snap wygląda tak. Too many lucky charms. I get sick. Serio Snapchat? Snapchat jest do czego innego? Do nagrywania wypadków. Swoich dzieci. Dla sądu może być to dowód, jakim dobrym rodzicem jesteś. Jest i inna, dodatkowa opcja krzyku. Może to nie jest aż tak wkurzający efekt, ale jest trudniejszy w obsłudze. Przez co rządzi tęcza? Zrezygnujcie z tej tęczy! Chyba, że ma wyglądać to tak. Och, jak słodko! Zaraz żygnę tęczą. Mieszkanie do wynajęcia to tekst, który najczęściej czyta świeży student chwilę przed rozpoczęciem swojego nowego życia. Jeżeli zostawiasz to na ostatnią chwilę, twój wybór jest mocno ograniczony, wtedy liczysz na okazję. Tu mamy przykład mieszkania po generalnym remoncie. Takie są najlepsze. Po remoncie do remontu, jak widać, spora różnica. Jak dla mnie to rozkładowe, widne mieszkanie, a nawet dwupoziomowe. Prawda jest taka, że dla studenta liczy się jedna rzecz, Wi-Fi, które tutaj możliwe, że jest. Tam też rok temu szukałem mieszkania, pokoju i zapisałem sobie jedno ogłoszenie. Bezpośrednio wynajmę małe 12-metrowe studio w samym centrum Warszawy na ulicy Chorzej. 200 metrów od hotelu Marriott, klimatyczne, nowoczesne studio, idealnie nadaje się dla studenta. Brzmi i wygląda cudownie, a oto ten pokój. A nie rozumiem, w czym problem. Jest lodówka, mikrofala, a nawet zlew. A cena? Okazyjne 900 zł plus 100 zł za rachunki internet. No jeżeli mam wybierać, to ja już chyba wolę to. Na koniec szybko dowalmy basem. Good morning. Dzień dobry, kochane dzieci. Good morning. Dzieci już zobaczyliśmy, to teraz zobaczmy tatę psychopatę. Nie będziemy go określać, bo sam wie, kim jest. Jeszcze kilka takich żartów i dzieciom nie wypłynie tęcza z buzi, a krew z uszu. Ogólnie nie rozumiem sensu montowania takich głośników w samochodzie, dlatego pytam, po co? Tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj i przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się codziennie na Facebooku, już w sobotę na YouTubie, na Instagramie, Snapie, grupie. Do zobaczenia. Hej! Przyjaciele, właśnie otworzyłem swój własny sklep na poszukiwacz.kapsel.pl, gdzie możecie kupić własną koszulkę, torbę z panem Jaśkiem albo kubek. Z tym też związane są konkursy, które chcę robić cyklicznie. Rozdanie będzie się powtarzać co 10 odcinków, a dotyczy to osób, które komentują moje filmiki na YouTubie. Będę wybierał jedną osobę, która otrzyma wybrany gadżet za darmo, dlatego jeżeli już komentujesz, to już bierzesz udział. Drugie rozdanie dotyczy Instagrama, że jeżeli kupiliście albo otrzymaliście ode mnie gadżet, proszę zróbcie zdjęcie, oznaczcie mnie, co miesiąc wybiorę jedną osobę, która otrzyma kolejny za darmo. Dlatego jeżeli chcecie wziąć udział w tych rozdaniach, komentujcie moje filmiki. Możecie też kupić coś z mojego sklepu. Wtedy zróbcie zdjęcie, oznaczcie mnie, a ja wybiorę właśnie ciebie.